Pamiętasz, Robert, jak Elon Musk wysłał samochód w przestrzeń kosmiczną? To był chyba najszybszy samochód świata. W końcu razem z rakietą przyspieszał do niebagatelnie dużych prędkości. Ciekawy jestem, jak szybko rozpędzał się w tej rakiecie od 0 do 100 km na godzinę. Jak myślisz? Pewnie tak samo szybko jak ciężarówka z pełną naczepą. Pamiętaj, że rakieta choć osiąga olbrzymie prędkości, to ma też gigantyczną masę i w początkowym etapie ruchu jej przyspieszenie, a tym samym rozwijana prędkość do 100 km na godzinę nie następuje tak szybko, jak mogłoby się zdawać. A tak właściwie, wiesz, czym jest przyspieszenie? Przyspieszenie informuje o tym, jak szybko jakiś obiekt przyspiesza. Im większe przyspieszenie, tym szybciej przyspiesza. W sensie, że prędkość się zwiększa. No, nie do końca. Powiedziałbym bardziej, że z tym nam się kojarzy, ale nie zawsze tak jest. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Przyspieszenie to wielkość fizyczna, która wpływa na prędkość ciała. Nie jest jednak prawdą, że gdy ciało posiada przyspieszenie, to przyspiesza, znaczy zwiększa wartość prędkości. Może być też tak, że ciało posiadając przyspieszenie będzie wartość prędkości zmniejszało. Są też jeszcze ciekawsze przykłady, gdy ciało posiadając przyspieszenie wartości prędkości absolutnie nie zmienia. Brzmi to w sumie dziwnie, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Ogólnie powinniście zapamiętać, że przyspieszenie informuje nas, jak bardzo zmienia się prędkość w czasie ruchu ciała. Wzór łączący przyspieszenie ze zmianą prędkości w czasie zapisujemy w następujący sposób. Przyspieszenie najczęściej będziecie wyrażać w jednostce metr na sekundę kwadrat. Patrząc na zapisany wzór, od razu rzuca się w oczy, że przyspieszenie, czyli ta literka A, ma nad sobą strzałeczkę. Strzałeczka też występuje nad zmianą prędkości. Trzeba w takim razie zapamiętać, że zmiana prędkości oraz przyspieszenie są wielkościami fizycznymi posiadającymi cechy wektora. Zmiana wektora prędkości może odbywać się w różny sposób. Może dochodzić na przykład wyłącznie do zmiany jego wartości z mniejszej na większą, albo na odwrót, ale może też dochodzić do zmiany kierunku tego wektora, albo zmiany jego zwrotu. Może być też tak, że zmieniają się w czasie ruchu wszystkie trzy cechy wektora prędkości. Dopiero taka definicja, że przyspieszenie jako wielkość wektorowa powoduje zmianę wektora prędkości w pewnym przedziale czasu, jest właściwą definicją. Aby wam to lepiej wyjaśnić, wykonam kilka symulacji. Przed państwem lądownik księżycowy. Skoro to tylko symulacja, to umieszczę go na kartce papieru. Przyjmijmy sobie przy tym, że układ współrzędnych przyczepimy w taki sposób, że gdy zwrot wektora jest w prawo, to jego współrzędna x-owa jest dodatnia, a gdy zwrot wektora jest w lewo, to jego współrzędna x-owa jest ujemna. W tym momencie lądownik nie porusza się. Jego prędkość wynosi 0, tak samo jak jego przyspieszenie, co możecie zobaczyć na tych dwóch wykresach powstających w czasie rzeczywistym. Aby wprowadzić lądownik w ruch, musi pojawić się przyspieszenie. Odpalam silnik lądownika i zauważam, że zaczyna się on poruszać. Kierunek prędkości jest zgodny z kierunkiem przyspieszenia. Zwrot wektora prędkości jest zgodny ze zwrotem wektora przyspieszenia. Wygląda więc na to, że w tym ruchu kierunek prędkości i zwrot prędkości nie ulega zmianie. To, co się zmienia w wektorze prędkości, to jego wartość. Rośnie ona cały czas. Ta zmiana wartości jest ściśle związana z wartością przyspieszenia. Im większa byłaby wartość przyspieszenia, tym większa byłaby zmiana prędkości w czasie. Można sobie zapamiętać to w ten sposób. Gdy mam na przykład w takim ruchu przyspieszenie równe 5 m na sekundę kwadrat, to oznacza, że ciało będzie w każdej kolejnej sekundzie zwiększać prędkość o 5 m na sekundę. Teraz, gdy silnik wyłączę, wektor prędkości przestał się zmieniać. Jego zwrot, kierunek, jak i wartość są cały czas takie same. Potwierdza to przy tym rysowany w czasie rzeczywistym wykres. Prędkość ma stałą wartość, a wartość przyspieszenia równa jest w tym momencie 0. No dobra, ale co zrobić, by lądownik zatrzymać? No jak to co, wcisnąć hamulec? Mój kosmiczny przyjacielu, tak łatwo to nie jest, lądownik nie ma hamulca.
Aby lądownik wyhamować, czyli zmniejszyć wartość wektora prędkości, musimy zadziałać przyspieszeniem o tym samym kierunku co wektor prędkości, ale o przeciwnym zwrocie. Zgodnie z naszą intuicją muszę obrócić lądownik o 180 stopni i ponownie odpalić silnik. Zauważcie, że tym razem wektor przyspieszenia ma zwrot przeciwny do wektora prędkości. Kierunek wektora prędkości i wektora przyspieszenia jest jednakowy. Zobacz, co się dzieje. Wartość prędkości lądownika maleje w każdej kolejnej chwili jego ruchu. Popatrz na wykres. Wartość wektora przyspieszenia na wykresie jest ujemna. A wiesz dlaczego? Bo jego zwrot jest w lewo, przeciwnie do obranego kierunku osi x-owej. Gdy silnika teraz nie wyłączę, to wartość prędkości lądownika zmniejszy się do zera, po czym zacznie rosnąć ponownie, z tym, że lądownik teraz porusza się w lewo. Odzwierciedla to wykres prędkości od czasu. Zobaczcie, że współrzędna x-owa prędkości rośnie w stronę ujemnych wartości, bo lądownik porusza się w lewo. Współrzędna x-owa wektora przyspieszenia ma również wartość ujemną. Znakiem tego ich zwroty muszą być w tym momencie jednakowe. Skoro ich zwroty są jednakowe, to lądownik ponownie przyspiesza. Nie wiem, czy odnotowaliście, ale zwróćcie uwagę, że w tych wszystkich ruchach, które przed chwilą wykonałem, lądownik cały czas porusza się po prostej. Można więc zapamiętać, że gdy kierunek wektora przyspieszenia i wektor prędkości jest taki sam, to ciało nie zmienia kierunku ruchu. No dobra, a co się stanie, jak kierunek wektora przyspieszenia będzie inny niż wektora prędkości? Co wtedy? Dobre pytanie, musimy to sprawdzić. Lądownik tym razem ustawił w pionie. Odpalam silnik. Przyspieszenie powoli zaczyna zmieniać kierunek wektora prędkości i odchyla się on od poziomu. Sam lądownik zaczyna przemieszczać się w lewo i coraz bardziej w górę. Widać więc, że ruch wygląda zupełnie inaczej niż poprzednio. Gdy oddalimy się od lądownika, aby prześledzić tor jego ruchu, to zauważymy, że porusza się on po takiej dziwnej krzywej, której kształt gdzieś już widzieliście albo widzieć będziecie. Mowa oczywiście o fragmencie funkcji kwadratowej, paraboli, którą poznajecie na lekcjach matematyki. W tym ruchu wartość wektora prędkości rośnie cały czas. W przyszłości opowiem o tych ruchach nieco więcej, gdy będę omawiał rzuty poziome. Cofnę symulację i ustawię lądownik w taki sposób, by silnik generował przyspieszenie zawsze prostopadle do wektora prędkości. Obserwuję, co się dzieje. No jak to, co się dzieje? Prędkość nie ulega zmianie. Spójrz na wykres wartości prędkości od czasu. Mylisz się, albo nie do końca mówisz prawdę. A, czaję. Wartość prędkości nie ulega zmianie, ale już jej kierunek i zwrot zmienia się w czasie. Zobacz, lądownik zaczyna zataczać koło. W istocie, tyle tylko, że nie koło, a okrąg. Taka drobna różnica, ale pewnie na matematyce nauczyciele wyrywają sobie włosy z głowy, gdy ktoś myli te pojęcia, a jak dodasz do tego jeszcze mylenie średnicy z obwodem, to już całkiem beka. Jak więc widać, udowodniliśmy poprzez tę prostą symulację z lądownikiem, że przyspieszenie wpływa na wektor prędkości i niekoniecznie chodzi o to, że zmienia się wartość tej prędkości. W kolejnych filmach będziemy omawiać przyspieszenie w różnych ruchach i wtedy opowiem nieco więcej o przyspieszeniu, jak i samych własnościach różnego rodzaju ruchu. Po tym filmie powinniście wiedzieć, że przyspieszenie jest wielkością wektorową, która powoduje zmianę wektora prędkości ciała. Przyspieszenie oznaczamy małą literką a. Jednostką przyspieszenia jest metr na sekundę kwadrat, a wzór łączący przyspieszenie ze zmianą prędkości wygląda następująco. Gdy nadamy ciału pewne przyspieszenie, może ono powodować zmianę wartości prędkości. Jej wzrost lub spadek, ale też zmianę kierunku tej prędkości. Gdy wektor przyspieszenia ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem prędkości, to mówimy, że ciało przyspiesza, czyli wartość prędkości ciała rośnie w każdej kolejnej chwili czasu. Gdy zwrot wektora przyspieszenia jest przeciwny do zwrotu prędkości, a kierunek tych wektorów jest jednakowy, to ciało będzie poruszać się ruchem opóźnionym, czyli wartość prędkości będzie malała.
W obu wymienionych przypadkach ciało porusza się po linii prostej, czyli mamy do czynienia z ruchem prostoliniowym. Gdy wektor przyspieszenia ma kierunek inny niż zwrot prędkości ciała, to ciało nie porusza się po linii prostej, a wektor prędkości może ulegać zmianie całkowitej, czyli zmianie jego zwrotu, kierunku i wartości. Pewnym szczególnym przypadkiem ruchu jest taki, w którym wektor przyspieszenia jest zawsze prostopadły do wektora prędkości ciała. W takim ruchu wartość wektora prędkości nie ulega zmianie, natomiast zmienia się kierunek i zwrot tego wektora, a ciało porusza się po okręgu. W szkole średniej spotkacie się wyłącznie z ruchami, w których wartość wektora przyspieszenia jest stała. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania filmu. Cześć!